Choroba refluksowa to dzisiaj problem ogólnospołeczny, nazywana jest chorobą naszego milenium. Niestety mamy dzisiaj kłopoty z jej leczeniem, dlatego że jest chorobą cywilizacyjną, być może częściowo związaną z produktami, które spożywamy. Chyba wysoko przetworzona żywność może mieć istotne znaczenie, choć sam mechanizm choroby jest bardziej złożony. Dlatego to jest też i wpływ, jaki może mieć opróżnienie żołądka, sposób jedzenia, szybkość jedzenia, spożywanie produktów, o której porze. Ogólnie rzecz biorąc, w pierwszym zaleceniu zawsze staramy się, aby pacjent jadł powoli, dobrze żuł, nie jadł posiłków nocnych. Co to jest tak naprawdę refluks? No, refluks jest i fizjologiczny, i patologiczny. Zresztą każdy z nas ma prawo mieć sporadyczne, 1-2 razy w tygodniu objawy pod postacią odbijań czy skagi, ale konsekwencją tych zjawisk jest najczęściej zapalenie przewodu. 60% pacjentów ma zmiany w górnym odcinku, a 40% zmian ich nie ma. I brak zmian w badaniu endoskopowym choroby refluksowej nie wyklucza. Ale zachęcam, żeby każdego chorego, który miewa zgagę lub inne objawy, chrypa, chrząkanie, pełność, sytość, odbijanie, zachęcam do wykonywania badań endoskopowych, dlatego że stopień zmian zapalnych, które są ekwiwalentem tego zarzucania czy tego refluksu, decydują o długości leczenia, o czasie leczenia, o doborze dawki. Bo dzisiaj refluks i jego następstwa to są już znamiona nietradycyjnej zgagi, to jest najczęściej tym objawem, który Państwo podajecie, ale dzisiaj są zupełnie inne znamiona. No dzisiaj choroba refluksowa to już jest jako maska laryngologiczna, kardiologiczna. Pacjenci mogą mieć kaszel, chrząkanie, bezsenność, nie tylko zgagę, albo mogą mieć również bóle w klatce piersiowej, jako tak zwane bóle niekardiogenne. I dzisiaj ten chory z bólem w klatce piersiowej to już jest chory, który jest prowadzony przez kardiologa, przez gastrologa, przez laryngologa, przez pulmonologa. Także zachęcam wszystkich pacjentów z przewlekłym kaszlem, chrypą, chrząkaniem, bólem w klatce piersiowej, u którego wykluczono inne patologie ze strony przewodu, ze strony układu oddechowego czy kardiologicznego, taka może być manifestacja refluksu. Co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, aby ocenić, czy ten pacjent, który ma refluks, ma zmiany zapalne w przewodzie pokarmowym, czy nie ma. Mamy kilka typów zapalenia w przewodzie pokarmowym. Mamy stopnie zapalenia przewodu łagodne, stopnie zapalenia przełyku ciężkie. Dlaczego to jest ważne? Bo chory z łagodnym zapaleniem przełyku może mieć leczenie przerywane, a chory z ciężkim zapaleniem przełyku musi niekiedy mieć prowadzone leczenie do końca życia. Genialną grupą leków są inhibitory pompy protonowej, które są i bezpieczne, i skuteczne. Wracając do refluksu. Dlaczego dla nas jest taki ważny? Otóż, jeśli ktoś ma zgagę 2 razy w tygodniu, to ryzyko raka przełyku jest 8 razy. Jeśli ktoś ma zgagę 3 razy w tygodniu, to ryzyko raka przełyku rośnie już 17 razy. I w dzisiejszych czasach choroba refluksowa z popularną zgagą czy z innymi jej manifestacjami jest czynnikiem ryzyka raka w pustu. Stąd dzisiaj propozycja nasza, lekarzy, gastroenterologów, aby chorych endoskopować, robić im diagnostyczną gastroskopię dużo wcześniej. Nie tylko wtedy, kiedy on ma 45 lat i nie ma objawów niepokojących, ale również u młodych, bo w ostatnich latach obserwuje się znacznego stopnia wzrost raka